Witam, witam w kolejnym odcinku, tym razem Battlefront na kanale online. Zagramy sobie dzisiaj w Battlefronta tradycyjnie. Myślę, że zagramy sobie na początek łowy i łoków, czemu nie? Na początku przypominam, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli wam się podobają odcinki. Jeśli chcecie wspierać, subskrypcję, żeby budować ten kanał. I dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia wszelkie ze wszystkich filmików. Prawdopodobnie może w czwartek pojawi się live, może z Battlefronta. Piszcie w komentarzu, czy byście byli, czy ten w czwartek prawdopodobnie live, ale jak będzie, to jeszcze zobaczymy. Też na kanale była ostatnio ponad tygodniowa przerwa, ale wracamy z powrotem z regularnym nagrywaniem. Piszcie w komentarzu wasze przemyślenia wszelkie. Jeśli chcecie dalej Battlefronta, to napiszcie w komentarzu: tak, chcemy Battlefronta lub co innego. I napiszcie, jakie tryby na przykład byście chcieli oglądać, bo mi to obojętnie, w każdy zagram. No a przed nami mapa Stacja Badawcza 9. To jest dobra stacja. To jest dobra mapa, jeśli chodzi o bycie szturmowcem, bo się ma trochę łatwiej. Ale zobaczymy, jak to będzie, czy będziemy najpierw Ewokiem, czy może szturmowcem. Też Battlefront ostatnio na popularności zyskuje poprzez wszystkie aktualizacje oraz no większą się ilością osób. Ostatnio też na Epic Games było za darmo, więc dużo osób zainstalowało. Ja już mam ją od dawna, jak mogliście na kanale wcześniej widzieć. Już jakiś dobry czas temu były odcinki. No, zaczynam, 17 osób. Ewoki może i wyglądają na nieszkodliwe, ale w dużej grupie stanowią zagrożenie. Już tutaj na początku pułapka była. O, tutaj ziomek sobie stoi. To niech se stoi. Może i tak zrobili. Tak, szukajmy tej głównej drogi i się udajmy może. O, mamy skrzynkę. No i tak można zaczynać. No, wejdźmy na drugą. Na drugą szczęście. O. Panie, do kogo strzelasz? Nie zauważył. To pułapka. Nie, to pułapka. Na, chodźcie. No czemu to idziecie? Dobra, idę za nimi. Na razie cicho i spokojnie. Na razie jeszcze nikogo nie zabili. O, już kogoś zabili. Lubię ten tryb za to, że jest zupełnie inny niż inne. Można się wczuć. A tutaj idziemy z grają osób. No chyba już go dobili. Albo to był fałszywy alarm. Coś jakiś. Rzucają niepotrzebnie granaty. Chodzimy tutaj, to jest kij. Najlepiej byłoby obstawiać teraz, ale widzę, że oni zwiedzają. To chodźmy za nimi. Lepiej trzymać się w kupie niż osobno. Chyba tu nas nie zaszli. O, już tam się nawalają. Nie tu. Tutaj raczej sotni przyjdą chyba. I okrążą nas sporo, ale mamy dogodną pozycję z góry. Hmm.
Stosunkowo cicho. Ciekawe, ile czasu nam zostało. To jest pewnie z 5 minut jeszcze. O, idealnie strzeliłem. To się nazywa wyczucie czasu. Idealnie, praktycznie. A ja ze śladu po Ewokach, nie? O, po lewo gdzieś. Tam się nawalą na dole. Dobra. Tu nas nie dorwą. My tutaj w trójkę możemy tylko stać z góry i się patrzeć na nich, jak ich biorą. O kurde, jednak do nas doszli. Albo po prostu rzucili z dołu. Kurde, ile HP odebrało, no nie. A lepiej się trochę wycofać, niestety. O, tu był Ewok! Dobra, zabity. Są takie małe i przybiegłe. Jeszcze ciemny kolor. O kurde. Łapcie. Jep. Ała, cały czas mnie? O nie. No, ja uciekam, panowie. Sorry, ale mam mało HP. O, widzę. Że też uciekacie. Są za nami, panowie. Ja już mam za mało HP, żeby się narażać, więc pozwólcie, że będę w środku. Tu już ktoś był. Tu już ktoś był i strzelają, strzelają. O kurde, ktoś mnie stąd nawala. Dobra, panowie. Zostałem zabity. To lecimy. Sorry, panowie, ale jestem teraz po drugiej stronie mocy i teraz was zniszczę. Tak się mówi. Dobra, zobacz. Tutaj widać, jesteśmy w kupce. Zostało w sumie niedużo czasu. A już 10 osób zostało. Myślę, że jest to jeszcze do ugrania z naszej pozycji. Poszedłbym w tamtą stronę do stacji badawczej. Do stacji badawczej bym poszedł, bo tam mogą być osoby i są. Chodźcie tu, bydlaki. Są osoby tam. Są dwie mapy, wioska Ewoków i stacja badawcza. Stacja badawcza jest... Na stacji badawczej przewagę mają szturmowcy, a na wiosce Ewoków mają Ewoki przewagę. Tak zaobserwowałem, jeśli chodzi o szanse, ponieważ na stacji badawczej jest więcej takich miejsc do ukrycia się, do bycia nie na samym środku wszystkiego, a wiosce Ewoków sam las i niczego dalej nie ma. O kurde, tutaj mnie nawalają. Dajcie żyć, jestem bezbronnym obywatelem. Podatnikiem tego Endora. Tamten w ogóle we mnie celuje i nie widzi? Dziwne. Tak, chyba mnie już zabiją. Chociaż dobra, ten typek stąd poszedł. Nie wiadomo czemu. Dobra, teraz dobrze by było im tam rzucić. Idealnie. Punkciki się robią. Jakbym miał... O, dobra, zregenerowało się. Kurde, czemu nas jest tak mało? Halo, gdzie jesteście? Jestem sam tutaj. A jest 10 osób. Halo, no. Tak samemu sobie trzeba radzić. Biedne życie Ewoka. Da, tutaj widać zaniedbali. O kurde, dobra. Tego... Dobra, jest szansa. Chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Ajajaj. Ale już chyba to ugrali 9 osób, już prom leci. Mają to. Mają, mają to. Dobra, lecimy. Go! Wybijać ich. Czy naprawdę sam tutaj gram? Gdzie są inni, halo? Dobra, jeszcze może kogoś... No nie,
Dobra, już nikt więcej nie wejdzie. Dobra, tamten typek i tak już nie zdąży. Niestety przegrana. Siódme miejsce, dwa eliminacje. No. Mogło być lepiej, ale po prostu... No... Nie atakowałem, bo sam nic bym nie dał rady. No, ale taka wygrana. Przegrana w sensie. No, już blisko jesteśmy 29 ranki. No kredytów to już mamy od tego. No, sobie wyjdziemy. Myślę, że na razie na tej jednej rundzie zakończymy odcinek. Nie chcę też, 10 minut mamy osiągnięte, nie chcę też wydłużać nie wiadomo jak. Zobaczymy, czy się przyjmie, jeśli chcecie kolejne odcinki z Battlefronta i z jakiego trybu, to oczywiście piszcie w komentarzach, czy chcecie Battlefronta, a jak tak, jakie tryby, najchętniej byście oglądali. I ja was żegnam, do zobaczenia, do kolejnego odcinka, łapka w górę, subskrypcja tradycyjnie i czekajcie na kolejny odcinek. Cześć!